Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ogarnij Matmę. Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadania z matury 2017 roku, dokładnie z maja i jest to część trzecia tych zadań. Zapraszam! A oto pierwsze zadanie. W ciągu arytmetycznym AN, określonym dla N większych bądź równych 1, dane są wyrazy A1, i suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu, oblicz różnicę A16 minus A13. Teraz tak, A16 minus A13, jak sobie rozpiszę ze wzoru na n-ty wyraz ciągu, to mamy AN, A1 dodać w nawiasie N minus 1 razy R. Zobaczcie, A16 to jest A1 dodać, tu by było 16 odjąć 1, czyli 15R, a A13 to jest A1 dodać, to by było 13 minus 1, czyli 12R. Jak ja chcę znaleźć tą różnicę, to nie muszę wcale szukać A1 i R, tylko wystarczy mi, że znajdę R. A dlaczego? Bo A16 odjąć A13 to jest A1 dodać 15R, odjąć A1 dodać 12R. I w tym momencie, jak sobie popatrzę, A1 minus A1, te mi się zredukują, 15R minus 12R to jest 3R. A więc to, co szukam, A16 minus A13 to 3R. No i teraz jak znaleźć te 3R? A1 mogę, już mam, więc chciałam rozpisywać ze wzoru, no ale nie można. S3, jak rozpiszę ze wzoru na SN, to jest 2A1 dodać N minus 1 razy R przez 2. A ja mam S3. S3 to 2A1 dodać, to jest 3 minus 1, czyli 2R na 2, i tu zapomniałam czego, razy N, czyli razy 3. Oddzielę tak, żebyście widzieli. Więc moje S3, czyli zamiast S3 wpisuję 33, to 2A1 dodać 2R przez 2 razy 3. Teraz obustronnie sobie podzielę przez 3, bo to i to dzieli się przez 3, czyli robię podzielić przez 3. Z tej strony 33 na 3 to 11, tu mi zostaje 2A1 dodać 2R na 2. Teraz tak, ja sobie mogę skrócić tu. Znaczy skrócić. Najpierw powinnam tą dwójkę wyciągnąć przed nawias, a potem skrócić. Ale mogę zapamiętać, że jak chcę skrócić, a u góry jest dodawanie, to wtedy te wszystkie liczby z góry też skracam. Będę skracała przez 2. Czy jak będę skracała przez 2, to muszę te obie skrócić razem z tą. I tu jest 1, 1, 1. Dlaczego tak się dzieje? Bo jak wyciągnę 2A1 plus R, wyciągnę 2 przed nawias przez 2, to wtedy skracam. To jest to samo tutaj, tylko trzeba uważać, bo trzeba pamiętać, że wszystkie skrócić. Więc tak, wracam i mam 11, to jest A1 dodać R. A1 mam, to jest 8, czyli 11 równa się 8 dodać R, a więc z tego wynika, że moje R, 11 odjąć 8, to jest 3. Moje R to 3, a moja szukana różnica to 3R. A więc A16 odjąć A13 to jest 3 razy 3, czyli to, co szukam, to jest 9. A16 odjąć A13. Proszę, zadanie nie jest wcale takie ciężkie. Przede wszystkim znajomość wzorów na SN i na AN, ale to macie w tablicach. Trzeba tylko pokojarzyć. I mamy kolejne zadanie. Dane są punkty oraz prosta K o równaniu. Wierzchołek B tego trójkąta to punkt przecięcia prostej K z osią OX. Jak z osią OX, to Y jest równe 0. Czyli stańmy na chwilę tutaj, czyli ta prosta Y równa się minus 2X plus 10. Mamy przeciąć z osią OX, a wtedy wiemy, jak z osią OX, to Y równa się 0. Dobra, wierzchołek C jest punktem przecięcia prostej K z prostą
AM. Ja nie mam prostej AM, czyli jeszcze muszę znaleźć prostą AM, a potem pole trójkąta. Dobra, na razie zajmijmy się tym, co tutaj pierwsze wypisałam. A więc tak, jak za Y wstawię 0, tutaj wstawiam 0, czyli mam 0 równa się minus 2X dodać 10, a więc 2X przenoszę na drugą stronę, więc zmieniam znak, dzielę na 2, X to 5, czyli mój punkt przecięcia to 5, 0 i to jest mój wierzchołek B. Dobra, mamy już B. Prosta AM. Najłatwiej jest z układu równań, znaczy najłatwiej jest jeszcze wzór w tablicach, którym moim zdaniem jest łatwiej, ale większość maturzystów woli podstawiać do równania prostej oba punkty i w tym momencie robicie układ równań i wychodzi Wam prosta AM. Czyli tak, najpierw podstawiam punkt A, to mam 0 równa się A razy minus 4 dodać B, teraz podstawiam punkt M, to jest 9 równa się A razy 2 dodać B, już mam układ równań. Będę odejmować obustronnie, bo wtedy B mi się usunie, tak, wyzeruje i będę miała jedną niewiadomą, niewiadomą A. 0 odjąć 9 to jest minus 9. Teraz tak, mam minus 4, minus 2 to jest minus 6A i B minus B, czyli B się usuwa. Dzielę tutaj na minus 6, żeby mieć A, a więc A to będzie 9 szóstych, a więc 3 drugie. I tak to sobie zostawię na razie. Szukam B. To wybieram, gdzie jest łatwiej. Tutaj wezmę tą pierwszą, bo tu jest 0, więc mam mniej dodawania czy odejmowania. Chociaż przy drugiej będzie się łatwiej mnożyć, to może drugą, bo popatrzcie, jak tu mam na dole 2, to razy 2, to mi się skrócą dwójki, więc chyba jednak będzie tutaj łatwiej. A więc biorę sobie tak, moje A i biorę 9 równa się 3 drugie razy, bo zamiast A jest 3 drugie razy 2, dodać B. Dwójki się skrócą, 1, 1, zostaje mi tutaj 3, 9 i trójkę na drugą stronę, więc będzie 9 odjąć 3 to 6, a więc A to 3 drugie, a B to 6. No i moja prosta to Y równa się 3 drugie X dodać 6. I to jest prosta AM i ona ma się przeciąć z prostą K, czyli z tą moją prostą i wtedy będę miała punkt wierzchołek C. A więc jak już mam tą prostą, Y równa się 3 drugie X dodać 6, to biorę ją z prostą K, Y równa się, tu mam minus 2x dodać 10 i muszę znaleźć mój wspólny punkt przecięcia. Obustronnie odejmuję, bo y mi się wyzerują, tu będzie 0. Teraz tak, 3 drugie odjąć 2, bo tu jest minus, minus, tak? Odjąć minus 2 tak naprawdę, czyli będzie plus 2, będziemy dodawać 2. 2 to 4 drugie, 4 drugie plus 3 drugie to jest 7 drugich. I 6 odjąć 10 to jest minus 4, tu jeszcze x. A więc mam tak, minus 7 drugich x to minus 4, mnożę przez odwrotność, minus 2 siódme, w wyniku czego mam x to 8 siódmych, bo 4 razy 2 to 8, 7 zostaje. To jest x. Teraz biorę sobie albo tą prostą, podstawiam x. Będzie łatwiej. W sumie nie wiem, gdzie będzie łatwiej. Wezmę pierwszą z góry. Mniej więcej chodzi o to, że poziom trudności taki sam. Czyli Y to, biorę teraz znowu w układ równań, Y to 3 drugie razy 8 siódmych, tu podstawiam za X, dodać 6. A więc tu sobie skrócę, tu jest 4, tu jest 1. Mam 12 siódmych, czyli Y to 12 siódmych, dodać aż 6, wyciągniemy całości, no to może zróbmy w całościach, dodać 6, czyli Y powinnam dalej robić układem równań, no ale nie chcę zmieniać kartki, więc ograniczam się tylko do Y. Tutaj jest 1 i 5 siódmych, czyli będzie 7 i 5 siódmych. Dobra, a więc nasz punkt przecięcia, czyli nasz punkt C,
tu jest punkt B, tu wypiszmy punkt C, to x miał 8 siódmych, a więc 1 i 1 siódma, w sumie mogę wpisać 1 i 1 siódma, a y ma 7 i 5 siódmych. Ok, to teraz jeszcze trzeba policzyć pole. Na pole jest wzór w tablicach i zaraz Wam go pokażę. Ok, i oto ten wzór. Wzór jest na stronie 6 w tablicach. Ja zapisałam jeszcze nasze punkty. Ten zapisałam w dwóch postaciach, w postaciach liczby mieszanej i ułamka niewłaściwego. Zobaczymy, który nam się bardziej przyda. Teraz tak, to jest xa, ya, xb, yb, xc, yc. Nie będę tego podpisywać, myślę, że logiczne. Podstawiamy po prostu do wzoru. Pole ABC trójkąta to 1 druga, wartość bezwzględna. I teraz tak, xb to 5, odjąć xa, czyli 4, odjąć minus 4. Teraz mam yc. Yc tu mam, minus ya 0, więc sobie zapiszę w tej postaci, bo potem będę miała mnożenie. Czyli yc 54 siódme, odjąć a ya to 0, odjąć, tu się przeniosę na drugą stronę, yb 0, odjąć ya, czyli odjąć 0 i otwieram nawias xc, czyli 8 siódmych, odjąć xa, czyli odjąć 4. Teraz tak, tu będzie 0 z tego, 0 razy coś to jest 0, więc to całe mi się zeruje, czyli już na to nie muszę zwracać uwagi. Teraz tu jest wartość bezwzględna, trzeba pamiętać. I tak mam pole ABC to 1 druga i mam 5 odjąć minus 4, czyli się robi plus w tym miejscu, 5 dodać 4 to 9, więc mam 9 razy i 54 siódme. No i będę wyciągała całości. Trochę brzydkie liczby, nie podobają mi się takie duże do mnożenia. No ale dobra, teraz tak. Tutaj wszystkie liczby są dodatnie, więc mogę opuścić sobie wartość bezwzględną. Już Wam pokazuję czemu. 1 druga razy 9 i razy 54 siódme. Sobie skrócę tutaj 1, tu jest 27, tu jest 1. 27 razy 9 i przez 7. No to liczymy. Równa się. 29... Przepraszam, 27 razy 9, 9 razy 7, 63, 6 dalej, 18, 24. 24 i przez 7, żeby wyciągnąć całości, czyli 243 podzielić na 7, to tutaj jest 3, odjąć 21, mam 33 podzielić na 7, 7 razy 4 to jest 28, czyli 4, odjąć 28 i tu wychodzi reszty 5, czyli mam 34 całe i 5 siódmych, jak wyciągniecie całości. I to jest wszystko w tym zadaniu. Najważniejsze podstawić tutaj do tego wzoru i się nie pomylić. Myślę, że zadanie, jeżeli do tego punktu dojdziecie, to jest banalnie już proste. I następne zadanie z prawdopodobieństwa. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych jest 90, bo tak, pierwsza to 10, a ostatnia to 99, a więc od 99 odejmuję 9 wcześniejszych, co daje mi 90. Bo nie mogę odjąć 10, bo bym pozbyła się też dziesiątki. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3. Aha, po co mi te 90? Te 90 to jest omega, czyli możemy od razu zapisać, że moc omega to 90. Teraz tak, mniejsze od 40 dwucyfrowe. Najlepiej na piechotę wypisywać. Najpierw sobie wypiszę wszystkie mniejsze od 40, a więc mam tak, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, w sumie te 20 tu wpiszę, 21, 22, 23 i tak dalej. No i 3 do 39, tak? Czyli mamy 33, 32 najpierw, 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39. I podzielnych przez 3, czyli biorę w kółeczko te, co są podzielne przez 3 i tylko one mnie interesują. Czyli tak, 12, a teraz co 3? 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. To jest moje A. Mogę wypisać tak, A równa się, to co szukam, i je tu wpisać, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 i 39. To są już wszystkie elementy z A. A moc A to, i liczę ile ich jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć. A więc moje prawdopodobieństwo P od A to moc A przez moc omega, co daje mi? Moc A to jest 10, moc omega to 90, po skróceniu 1/9. Czyli prawdopodobieństwo, którego szukam, to 1/9 w postaci ułamka nieskracalnego mam, a więc wszystko. Moim zdaniem zadanie banalnie proste. Ok, a oto nasze zadanie. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy ostrosłupa jest równa tyle, pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe tyle, oblicz objętość. Dobra, zacznijmy od wzoru, którego szukamy. V to jest 1/3 pola podstawy. Pole podstawy to trójkąt prawidłowy, czyli jest to prawidłowym trójkątem, czyli trójkąt równoboczny, a więc a kwadrat pierwiastek z 3/4 i razy główna wysokość. Teraz tak, mamy wysokość boczną, czyli h małe, to 5 pierwiastków z 3/4 i mamy pole boczne, czyli 15 pierwiastków z 3/4. Dobra, narysujmy sobie to. Ostrosłup prawidłowy trójkątny, czyli w podstawie jest trójkąt równoboczny, wszędzie jest A, A i A. No i teraz tak, tu jest nasza wysokość główna, jak połączymy to wygląda to mniej więcej tak. Tu jest nasza wysokość H, którą mamy, tu jest kąt prosty, tutaj są te nasze A. To jak zauważycie, tu w środku powstaje taki trójkąt, tu jest duże H, to jest to duże H. Teraz tu idzie, jak tu połączę i tu mam małe h. Teraz tak, to jest wysokość podstawy, tu jak sobie poprowadzicie. Powinna być wysokość podstawy, rysunek może troszkę niedokładny. I teraz, jak wysokość główna pada na wysokość podstawy, to ona dzieli ją w stosunku. Ten odcinek jest krótszy, to jest 1/3, ten jest dłuższy 2/3. Więc my mamy 1/3, a wysokość trójkąta równobocznego to jest a pierwiastek z 3/2, czyli mamy tyle, potem popatrzcie, tu jest kąt prosty, tu w tym miejscu, czyli z Pitagorasa, jak mam to H, tutaj będę miała A, bo to może wyliczę, tak mi się wydaje, zaraz rozpiszemy z tego, to H znajdę główne, a tak jak mówię, spróbuję z pola bocznego policzyć. Nasze pole boczne. Pole boczne to 3 takie same trójkąty, a pole trójkąta to A razy H na 2. A więc tak, pole boczne to jest 15 pierwiastków z 3/4 równa się 3 razy A razy H, 5 pierwiastków z 3/4 i wszystko przez 2. No to jednak znajdę A, tak jak mówiłam. Dobra, pomnóżmy obustronnie przez 2. To mam tak, tu będzie 30 pierwiastków z 3/4. Tutaj sobie zrobię trochę porządek. 3 razy 5 to jest 15 pierwiastków z 3, a przez 4. Obustronnie pomnożę przez 4 i mi zniknie. Czyli mam 30 pierwiastków z 3 równa się 15 pierwiastków z 3a. Podzielę obustronnie przez pierwiastek z 3, czyli też mi zniknie. Mam 30 równa się 15 razy a.
podzielę przez 15, a więc a wychodzi, że mamy 2. A ma 2, to jak tu wstawię dwójkę, to jest 1 trzecia razy 2 pierwiastków z 3 przez 2, tu się skrócą dwójki, czyli tu w tym miejscu jest pierwiastek z 3 na 3. Dobra, te 3 takie brzydkie, może być, tak? Okej, no to co? Tą wysokość mam, tą mam, bo to jest tu, więc muszę jeszcze znaleźć h. Mogę ułożyć sobie twierdzenie Pitagorasa, bo ja potrzebuję do objętości a i h. A już mam, czyli szukamy h. No to Pitagoras to jest h do kwadratu plus to, co tu jest, więc jest pierwiastek z 3 przez 3 do kwadratu równa się h kwadrat, a h tutaj, te małe h, czyli 5 pierwiastków z 3 na 3, przepraszam, na 4 do kwadratu. No to tak, h kwadrat dodać, i tu jest 3 przez 9, równa się, to jest 25 razy 3 i przez 16. No to przenoszę na drugą stronę. H kwadrat to się równa 75 przez 16, odjąć 3 przez 9. No to teraz wspólny mianownik, tu razy 9 i razy 9, tu razy 3 i razy, nie razy 3, tylko razy 16 i razy 16. A więc moje h kwadrat to, teraz tak, 9 razy 7 to jest 63, czyli 630, 9 razy 5 to 45, 675 mamy, 675, dół zostawię, 16 razy 9, dlaczego zostawiam, bo jak będę pierwiastkować, to pierwiastek z 16 to jest 4, pierwiastek z 9 to jest 3, więc ładne liczby mi wychodzą, a teraz bym sobie to utrudniła, bo nie korzystam z kalkulatora. Odjąć, tu jest 48 przez, też wpiszę w tej samej kolejności, 16 razy 9. Więc h kwadrat to, no i tak, tu będzie 16 razy 9, a teraz tak, mamy 675. 75 odjąć 40, na pewno będzie 600. 75 odjąć 40 to jest 35. 35 odjąć 8 to jest 27. No to moje h, tu sobie na razie zostawię 627 pod pierwiastkiem, a tu pierwiastek z 16 to 4, pierwiastek z 9 to 3, a więc moje h, no tu będzie na dole 12, tak? Mam obliczyć objętość, więc w sumie mogę to tak zostawić, ale zapiszmy może, dobra. 627 przez 4 razy 3, czyli 12. Ok, muszę obliczyć objętość i objętość już policzę na następnej stronie. I przechodzę do liczenia objętości, a więc V to jest 1 trzecia, a kwadrat, a to 2, 2 do kwadratu, czyli razy, wpiszę jeszcze może 2 do kwadratu, pierwiastek z 3 na 4 i razy moje H. H jest masakryczne, w ogóle mi się nie podoba, no ale jest dobrze. Teraz tak, tu jest 4, więc to i to mogę skrócić, jest 1, 1. V to się równa. Teraz tak, tu sobie pomnożę, a spróbujmy, może czy 627 dzieli się na 3. Dzieli się, bo jak dodacie liczby, to się dzieli na 3. To jest 2 minus 6, 0, 2, tu jest 0, 27, 9 minus 27. Ok, zgadza się. Teraz dlaczego? Bo jak się podzieliło przez 3 i tu jest 3, to to wygląda tak. Jest pod pierwiastkiem, więc wszystko mogę wrzucić pod jeden pierwiastek. Jest 3. Zamiast 627 piszę 3 razy 209 i na dole mam, nie widzicie tu błąd, 3, 3 razy 12. No to tak. Lecimy dalej, V to jest tak, pierwiastek z 3 razy 3 to 9, więc pierwiastek z tego to jest 3, pierwiastki z 209 przez 3 razy 12, tu skrócę, 1, 1, a więc moje V to pierwiastek z 209 przez 12. I to jest koniec tego zadania. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek.